zarzuty. Z dwoma zatrzymanymi nadal trwają czynności prokuratorskie w Warszawie. Rzecznik prokuratury dodała, że dalsze informacje na temat śledztwa będą przekazywane opinii publicznej jutro. Wśród zatrzymanych są znany warszawski adwokat Robert N., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jakub R. oraz jego rodzice Wojciech R. i Alina D. Zatrzymano też Marcina L. To jeden z najważniejszych programów gabinetu Beaty Szydło. Rząd zajmie się jutro projektem uchwały w sprawie przyjęcia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dokument obejmuje plan gospodarczy dla Polski do 2020 roku z perspektywą na kolejne 10 lat. Plan zakłada, że dochód na jednego mieszkańca Polski w tym czasie sięgnie 80% średniej w Unii Europejskiej. W 2015 roku było to 69%. Dokument wskazuje także na konieczność reform na rynku pracy i poprawy demografii. Z roku na rok coraz więcej Polaków przekazuje 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Wzrasta też kwota przekazywanych w ten sposób pieniędzy. Michał Grzybowski z firmy doradczej EY jest przekonany, że w tym roku, podczas rozliczania się z fiskusem za 2016 rok, zwiększy się kwota i liczba podatników korzystających z takich możliwości. Powszechność, rozumienie tak naprawdę po co, dlaczego to się dzieje, jest coraz większa wśród podatników. To nie jest filantropia, bo my oddajemy to, co i tak byśmy oddali. Więc rzeczywiście przypominać w każdy możliwy sposób należy, bo to są środki, które albo dostanie fiskus, albo jesteśmy w stanie je przekazać na inny cel, na cel zupełnie, który możemy wybrać. Dzisiaj jest tyle tych organizacji, że każdy znajdzie coś, co chciałby wesprzeć. A listę organizacji, którym można przekazać 1% podatku, można znaleźć m.in. na stronie pożytek.ngo.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Kwadraturę kultury prezentuje Monika Małkowska. Wracamy do rozmowy o kłamstwie, bo to fascynujące zjawisko. Fascynujące zarówno jeśli chodzi o pochodzenie, skąd się wzięło w takiej masie i dlaczego akceptujemy to teraz. Kiedyś jak się wychowywało dzieci, no do tej pory jest taka piosenka, bo kłamać córeczko nieładnie, laocze, więc coś gdzieś jeszcze czasami jest przekazywane tym małym, ale kiedyś dziecko, które skłamało, no to było, może było nawet tylko zawstydzone, nie musiało być ukarane, ale ten wstyd był. W tej chwili, jeżeli komuś się udowodni kłamstwo, czy to małemu, czy dużemu, czy średniemu, wstydu nijakiego nie ma, ba no, mówi się, no to przecież każda prawda jest subiektywna. Skąd to się wyjął? Ja myślę, że to takie lata 50., 60., kiedy zaczęto się skłaniać ku relatywizmowi, że nie ma jednej obiektywnej prawdy. A jest? No, zaraz właśnie chciałabym się bardzo dowiedzieć. Nie ma jednej obiektywnej prawdy na pewno, ale nawet twoje najbardziej absurdalne odczucia i emocje i jakieś podejrzenia możesz potraktować jako twoją własną prawdę. No, czy nie ma jakiegoś punktu odniesienia? Proszę księdza, jak to jest? To jest... No więc właśnie, jeżeli podkreśla pani ksiądz, no to ksiądz również spowiada, jak wiadomo, więc kłamstwo jest jednym z trzech może najczęstszych grzechów wymienianych przez ludzi w konfesjonale. I tak było zawsze. Kłamstwo, skłamałem w takiej sytuacji, na przykład zdrada, problem, czy mam powiedzieć prawdę drugiej stronie, że ją zdradziłem. Prawda? Mąż żonę, czy żona męża, czy zdradziła. Właśnie, to jest problem. Nie zawsze tą prawdę trzeba powiedzieć. Więc to nie jest wszystko takie jednoznaczne. Więc relatywizm i relatywizm mogą być różnie pojmowane. Relatywizm w jakimś sensie jest też chrześcijański. Pan Jezus był w jakimś sensie relatywistą, więc żebyśmy nagle nie patrzyli tak ortodoksyjnie na to wszystko. Bo wyobraźmy sobie świat, w którym wszyscy mówią prawdę. No to wtedy już tylko można samobójstwo popełnić. To jest świat nie do wytrzymania. Znaczy społeczeństwo nie mogłoby istnieć. Tak, w ogóle nie mogłoby istnieć. Poza tym, tak jak mówił słynny profesor Henryk Elsenberg, który pisał, mówimy prawda, 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 mówmy prawdę.
zależy, kiedy prawdę, jak tą prawdę mam powiedzieć, z jakiego powodu tą prawdę mamy powiedzieć. No, ale zgodzi się ksiądz, kiedy, ale zaraz chwileczkę. Kłammy intencjonalnie. Proszę, nie chwilę, razem, kiedy nie. mamy powiedzieć, bo ta prawda może też zabić. Czyli prawdą też możemy zabić człowieka. Więc to nie znaczy, wiecie, żebyśmy teraz nie wchodzili w taki trochę zakłamanie pewne, ponieważ każdy człowiek kłamie. To bardzo skomplikowane, ponieważ no. zakłamaniem jest kłamstwo. Można się załgać na śmierć, jak to się no mówi. No tak, no to wszystko. Kontekst, każda sytuacja jest inna. Każda sytuacja jest inna, oczywiście, ale jednocześnie łgać po to, żeby przede wszystkim... Tak. Ja nie mówię o łganiu, ja mówię o pewnych dramatycznych sytuacjach człowieka, w jakichś wyborach trudnych, których on jest. I wtedy nie zawsze jest dobre powiedzenie prawdy. No to jest oczywista oczywistość, ale... No dobrze. No. Okej, okay, dobrze, tylko nie sądziłam, że to ksiądz będzie tym adwokatem z diaboli, będzie... Nie, ja myślę, że ja bronię myślałam, że dla takiego człowieczego podejścia. Będziemy. Znaczy to jest oczywiste, to jest truizmem, aczkolwiek prawda, Bauman powiedział, że rzeczywistość jest płynna, właściwie wszystko jest względne. Okej, okay, ksiądz mówi, że gdybyśmy wszyscy mówili prawdę, zniszczyłoby to społeczeństwo. Akurat Immanuel Kant uważał, że jeżeli będziemy kłamać, to zniszczy właśnie to zniszczy społeczeństwo i kłamstwo. Też, ale ja mówiłem w tym sensie, że zarzućmy się wszystkimi najgorszymi prawdami. I co? Przecież człowiek musi mieć też tajemnicę. Znaczy zawsze było kłamstwo, ale była też pewna hipokryzja. Zgodnie z definicją, z maksymą, hipokryzja jest hołdem, który występek oddaje cnocie, tak? No więc kłamaliśmy, ale się tego wstydziliśmy. Nie chcieliśmy być na tym złapani, bo to było jakieś napiętnowania. Natomiast w tej chwili kłamie się z jakimś takim pełnym poczuciem bezwstydu. A co więcej, chyba społeczeństwo nawet chce tego kłamstwa, bo uważa, że rzeczywistość jest ładniejsza, kiedy jest zamaskowana kłamstwem. Tak? Ja bym powiedziała, że to jest taki Photoshop rzeczywistości. Tak, ja bym zmienił słowo kłamstwo na oszustwo. Na oszustwo, Gdybyśmy rozmawiali wyłącznie o tym kłamstwie manipulacyjnym. Tak, tak. Pan Michał Płociński podjął temat oszustwa. Tak, bo jeżeli zaczniemy rozmawiać o oszustwie, to wtedy wszystkie te kwestie tutaj definicyjne nam od razu odpadają. I rozmawiamy o tym, dlaczego oszustwo zyskało dzisiaj taką renomę. A zyskało, bo jakby zastanowić się, dlaczego, skąd w ogóle w polityce i w dyskursie politycznym wziął się ten relatywizm postmodernistyczny, to on się wziął przez totalitaryzmy. Żeby totalitaryzm się nie powtórzył, trzeba pokazać, że nie zawsze ta prawda, którą się niesie na sztandarach, jest taka prawdziwa. Trzeba pokazać, że są różne narracje, lata 50., lata 60., bardzo dużo różnych narracji. Narracja jako słowo klucz. I myślę, że dzisiaj do tego wróciliśmy, tylko wróciliśmy z drugiej strony. Wszyscy narzekają, szczególnie liberałowie dzisiaj, tacy socjaldemokratyczni, że Trump wygrał dzięki postprawdzie. No ale skąd się wzięła ta postprawda? No przecież jej nie przyniosła prawica na sztandarach, prawda? Ona tak naprawdę rezonuje w systemie politycznym. Raz pojawia się po jednej, raz po drugiej stronie. Abstrahując od tego, kto w jaki sposób ją wykorzystuje, ona stała się niezbędnym czynnikiem systemu politycznego, ale nie tylko politycznego, bo widzimy w biznesie, w reklamie, w PR-ze, czyli w całej tej wielkiej kontroli przemysłu dziennikarskiego i tego prawdziwego, i mediów, wszystkich tych warstw, które gdzieś tam stoją za telewizorem, za reklamą i za produktem, który widzimy na półeczce w sklepie, to wszędzie jest gdzieś jakieś oszustwo i jest wielkie przyzwolenie na to. Pierwsza lepsza reklama, że proszek wypierze ci coś do białego, a ten płyn do mycia naczyń zmyje ci więcej naczyń. Przecież my wiemy, że tak nie jest, a w telewizji nie ma praktycznie już nic innego. No tak, ale... Tak, ale chciałam teraz wyjść z własnym tekstem, z własną konstatacją. Otóż jakiś czas temu, nie umiem powiedzieć, jakoś ostro określić daty, ale niech to będzie 10 lat temu, nieistotne, proszę się nie czepiać, to nie jest data konkretna, tylko tak ustawiam to w czasie. Otóż istniała, zawsze istniała ta PR-owska oprawka, te bańki mydlane, czy to reklamy, czy właśnie PR-u, czy też nawet w
polityce były różne przekłamania i z tym się jakoś można było pogodzić. Dlaczego? Dlatego, że była kontra. Jeżeli była możliwa kontra, dopuszczalna kontra. Jeżeli ktoś tam, nie wiem, zachwalał książkę, która się okazywała w praktyce, no nie każdemu się podobała, czy tam mało komu się podobała, wolno było napisać, że to nie jest dobra książka. W tej chwili wyeliminowano, ja mówię o kulturze, ale można to również przenieść na inne pola, w kulturze wyeliminowano negatywne określenia, no bo kultura jest taka słabiutka, no to musimy jej pomóc, żeby pisać tylko pozytywnie. Nieprawda. Właśnie to jest też nieprawda, bo ludzie chcą rzetelnych informacji, a nie cukrowanych. No ale w kulturze, jeśli już przechodzimy do kultury i do ocen kultury, zjawisk kulturalnych, tam nie wiem, spektakli teatralnych, szczególnie tu w tym aspekcie, to często nieprawda, czy kłamstwo, czy jest wynikiem jakichś środowiskowych układów, to znaczy towarzyskich. Są jakieś nurty i one się trzymają razem i one po prostu mają swoje wpływy w mediach i one po prostu i z góry mogę przewidzieć na przykład kto napisze co, o czym i o kim. I właśnie nie muszę już tego czytać. Jak się troszeczkę, ponieważ się trochę tym interesuję, więc właściwie wiem kto, co i jak napisze. Ale tak było zawsze. No tak było zawsze, właśnie to jest. Ale to trzeba, no, to jest niebezpieczne. Jak ktoś nie wie, no to jest o tym, że tak jest, to jest jednak pewna manipulacja i manipulowanie no, świadomością ludzi. Maja Narbut. Tak, mówimy w tej chwili o kulturze wysokiej, a ja chciałabym powiedzieć o kulturze masowej, bo wydaje mi się, że to zjawisko kłamstwa jest tam szalenie widoczne. Jest jakaś potrzeba iluzji, naprzeciwko której wychodzi kłamstwo. Spójrzmy na te wszystkie okładki pism kolorowych, na ich zawartość. Jest to wizja życia idealnego, tak? Ludzi, którzy mają piękne życie, sfotografowane w szczegółach, łącznie z idealnym śniadaniem, jaki spożywają, idealnym wnętrzem i idealnymi układami rodzinnymi. Później się okazuje, że jest inaczej, tak? Na Instagramie są jakieś dziwne panie, znane z tego, że są znane, mają setki tysięcy followersów, i publikują jakieś swoje sesje pokazujące idealne życie. To też jest oparte na kłamstwie. Później się okazuje, że na przykład wynajął jakiś apartament na parę godzin tak. I zrobiły serię zdjęć, które później cykają w jakichś odstępach. Ale ludzie to chłoną i właściwie nie wiadomo, dlaczego chcą oglądać pseudoidealne życie. Kłamstwo. Ale nie, to ja bym tym się tą formą kłamstwa specjalnie nie przejmował, bo ludzie czegoś takiego, ludzie chcą oglądać taki właśnie, świat. Dlaczego? No jeszcze w latach 90. mieliśmy serial Dynastia, który miał masową oglądalność w Polsce. No i co? Przecież, ale fikcja. No kompletna fikcja i to też jest wizja. Ludzie uwielbiają taką fikcję i idą za taką fikcją idealną, chociaż tego ideału nigdy nie zdobędą, no, ale chcą tego. No, dla mnie o wiele bardziej niebezpieczne jest to kłamstwo manipulacyjne, ideologiczne, te, które zmienia świadomość społeczną, prowadzi do jakichś, co w konsekwencji prowadzi do na przykład, prowadziło w XX wieku do totalitaryzmu i do zbrodni. Czy jesteśmy dzisiaj wolni w świecie? Dzisiaj tam ciągle myślę, że nie jesteśmy wolni i ciągle mam takie w sobie taką myśl, że to niebezpieczeństwo jest znowu pojawia się. Więc to jest najniebezpieczniejsze i to, że jak demokracja okazuje słabość wobec tego kłamstwa dzisiaj, bo to jest słabość demokracji, to co pan przed chwilą mówił o tych postprawdach zwycięzcach, że właśnie okazuje się, że demokracja nie potrafi, no właśnie, nigdy nie potrafiła i do czego my teraz idziemy, to jest najniebezpieczniejsze, a to, że są kolorowe pisma, one były i będą. Tak samo jak tabloidy, no, które są makabryczne czasami, mieliśmy kilka teraz przykładów, łącznie ze zdjęciami Wojciecha Młynarskiego, no ze szpitala, no to oczywiście formalnie to nie jest kłamstwo, ale to jest obrzydliwość. No. Proszę księdza, ale jest różnica między fikcją, a fikcją, która udaje rzeczywistość, prawda? Jeżeli oglądam brazylijski serial z fantastyczną scenerią i dziwnymi interakcjami międzyludzkimi, to ja wiem, że oglądam fikcję. Natomiast jeżeli ktoś mi coś sprzedaje jako rzeczywistość i jest to pragnienie, żeby rzeczywistość taka była piękna, bez zmarszczek i bez skaz, jest to cecha kultury. To jest fikcja, ale która zamienia się w rzeczywistość. Zwróćmy uwagę, że na portalach często są nagle informacje, że coś się w życiu na przykład pana Piotra Kwiatkowskiego stało, to jest aktor, a okazuje się, że to chodzi o postać, którą gra w serialu i to jest news.
No tak. Proszę Państwa, doszliśmy do pewnego takiego newralgicznego punktu. Otóż mnie się wydaje, że z tym kłamstwem to jest jak z kręgami piekieł. Że są nieistotne i potem schodzi się i to ten. Czasami kłamstwa są urocze. Tak, czasami są urocze, ale na przykład dla mnie jest czymś zabawnym, to zresztą o czym Pan Michał też w swoim wywiadzie wspominał, że są tacy mitomanie, bajarze. Takie postaci, o których wiadomo, że oni po prostu to jest jedna wielka fikcja, mistyfikacja, opowiadają sobie niestworzone historie i się tego słucha i nikt się temu nie dziwi. Oczywiście, bo wszyscy ich znamy. I wszyscy ich znamy, wiemy, tak. I słuchamy ich z pasją. Tak, dlatego, bo to po prostu ubarwia przyjęcie czy spotkanie towarzyskie i to jest kompletnie nieszkodliwe. Tak, natomiast szczególnie, że wujek czy stryjek za każdym razem tą historię opowiada zupełnie inaczej, tak. I tam wszyscy słuchamy. Też mam taką parę znajomych, gdzie pan jest totalnym mitomanem, a jego żona z łagodnością baranka słucha tego, mówi, no tak, Tomek, czy tam, przepraszam. Posprawda. Janek opowiadał to poprzednim już, razem. Już poszło. Zin, ale nie, poważnie już teraz, proszę, bardzo mi, już się śmiemy, ale Maja poruszyła temat, który wydaje mi się o wiele bardziej ważny. To kiedy mamy, wmawiano nam, czy wmawia nam się nadal, bo czas przeszły czy teraźniejszy, że to jest, nie wiem, literatura fikcji, że to jest literatura faktu, przepraszam, znowu mój freudowski błąd, freudowska pomyłka, że to jest literatura faktu, że to jest reportaż, że to jest z życia wzięte, że to jest, no, krew z krwi, kość z kości, że to po prostu to się zdarzyło. A okazuje się, że to też można się natknąć na miny kłamstw. Jak się pamiętam,